A tu wydawałem się kąt, żeby było, ale gdzie mamy poprawić? Prawie za górą dwa tak. Zapomniałem, bo chodźcie, bo Germans fly on one of the gliders. It's called LO-100. It's about 30 years old or more. It's designed from 1950, improved design originally from 1948 and built in 1956. It's German glider, aerobatic MU-28, more modern design. In the flight line, a whole bunch of Kobus, Polish aerobatic glider Kobus. German and other mixture of other gliders from aerobatic sailplanes from 10 different countries. That's West German sailplane for aerobatic called Salto, designed by and built by Ursula Hanley. The designer, engineer from near Frankfurt in West Germany. That's Jurek Makula, he's ex-champion. Sorry, he's present world champion in sailplane aerobatic. And he's defending his title now. He just finished a nice flight. He did pretty good. Wszystko zrobił poprawnie, ale wiesz, w wysokości miał tak, pętlę w kącie i z tego wirus i te pętle gdzieś tu pętla zostawił taki kącik, nie? Obrócił po obrocie w różnych plecach pociągnął tak z... Jurek, jak ci wyszedł ten lot? Przed chwilą widziałem dosyć ładnie. No więc był to lot, który należał do takich spokojniejszych lotów. Bardzo to ładnie tak gładko wyszło, wiesz? Musiałem tak robić, ponieważ miałem cały czas parę metrów wysokości mniej i nie mogłem ostro polecieć, tylko tak musiałem spokojnie. I wiesz, to w sumie dobrze wyszło. Ja patrzyłem i wychodziło, to wyglądało jak taki promieniował z tego taki spokój, taka, wiesz, tak spokojnie... Bo się zupełnie nie denerwowałem. Thank you.
Bardzo ładnie kręci ten. To jest Polak chyba. Szucha? Bardzo ładnie kręcony. He just finished. Bardzo ładnie to wygląda. Very nice.